się są policyjne. Jeszcze nie ma, może będzie, że są policyjne. I tuż za strażakiem, także majestatycznie, bezpiecznie, tyle co można było postawić przy dzisiejszych wiatrach. Przez ostatnie lata ten piękny historyczny Żaglowiec stał bezczynny i popadł w ruinę. W listopadzie 2008 roku władze miasta Gdańska zdecydowały się odkupić i zaangażować jego odbudowę tak, aby jako aktywny obiekt służyć szczytnej idei szkolenia i wychowania młodzieży. Nadrzędnym celem projektu ratowania żaglowca poza odbudową tradycyjnej jednostki jest realizowanie programu edukacji morskiej i ekologicznej młodzieży. Generał Zaruski ma stać się i stał się również ważną częścią programu pracy profilaktycznej z młodzieżą. Służyć będzie programom międzynarodowej wymiany młodzieży i promowaniu wody. Pozbawione ruchu wnętrza jest pogodna historia żeglowca, na którym przeprowadzono przeszłości setki rejsów szkolnych. Jego program wykorzystania jest bardzo bogaty. Od początku sezonu, tego właśnie sezonu, który wszedł do eksploatacji, jest wykorzystany maksymalnie jako na jego pokładzie dane. A więc wice generała Zaruskiego, witamy dyrektora biura prezydenta miasta Gdańska do spraw sportu pana Andrzeja Trojanowskiego. Witamy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszka Paszkowskiego, ale także gratulujemy prowadzącemu kapitanowi Jerzemu Jaszczukowi i jego pomocy. Tak można powiedzieć kapitanowi Walnym Arowi. Jaki mają parasol, dlatego, aby jaki mają pani kapelu, widzisz? W ramach paradu. Uwaga, będzie bóg zaraz. Coraz więcej. Pani będzie strzelać. To jest statek, nazywa się generał Zaruski. Norda zbudowana w 1928 roku na zlecenie Morskiego Instytutu Rybackiego jako statek badawczy Ewa. W 1939 roku cudem zniknęła zniszczenia z powodu problemów konstrukcyjnych, uratowana przez Antoniego Kucisza, postanowił wykupić i odbudować jako kuter rybacki. W 1942 roku udało się zakończyć i Norda, nazywana wtedy Bucik 2, rozpoczęła pracę na terenie rybackiego. W ostatnim roku wojny zostało odprowadzone przez uciekających niemieckich. Po wojnie została sprowadzona dopiero Gdynia. Witamy Nordę na paradzie Baltic Sea, na wielu festynie żeglarskim. Norda wprawdzie jest w Gdyni, ale towarzyszy nam zawsze tu na Motławie przy wielkich imprezach. Jak widzimy, trwa nadal żegluga, także statki tramwaju wodnego muszą się przemieszczać, a ten znaczący wielki obiekt to katamaran. Katamaran STA Maria. Katamaran, jedyny katamaran w tej paradzie z możliwością przewożenia bardzo dużej ilości osób, mając już spory rejon pływania, rejsów. Wśród mniejszych są takie jak Aspekt. Jest to jednostka, jedna z trzech granatowych rybi i rubi, często pojawiających się u nas na paradach z ośrodka szkolenia rybackiego obok płynie endorfinę. Mam się z
która jej zadaniem jest, znaczy pożar, ale także to oddawanie pomału wielku, jak to czyni za każdym zakresie. Dzisiaj nie będzie odnowa. Tak więc przed nami nowe, tajne gości UNESCO, którzy także znajdują się na jego pokładzie. Wiele jednostek tamtych czasów, nawet manewry wykonywane teraz bezpośrednio przed przystanią, wskazują, że pomimo czasu ten statek okres przyjemny, uzbrojony dział, mający salę na bardzo duże zdolności manewrowe, jest naprawdę okazały i wczoraj w trakcie Podziękujmy za tą prezentację. Nowa została też wyposażona w specjalne zawodnienie, to właśnie dlatego ona może dzisiaj tutaj tak wspaniale manewrować, jak widzimy, dołącza do szyku, a celowo odwróciła się burtą, aby pokazać swoje twarze dyrektora do spraw sportu. Nastawiska dyrektora Adrianowskiego, witamy na dyrektora Leszka Maszyńskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wspiera, organizuje masę imprez rekreacyjnych. Pozdrawiamy także pierwszego kapitana i człowieka, który bardzo dużo włożył w to, aby ten ja, generał Zarowski, pojawił się to w ogóle. Jego kapitana, Jerzego Jaszczuka, który dowodzi w tym właśnie pięknym żaglowcem i już od początku tego sezonu chyba wolnego czasu za wiele nie miał. Parada trwa, coraz więcej jachtów żaglowych, motorowych, dużych, także pojawiła się balsa. Balsa to ten biały, metalowy, także zbudowany żaglowo-motorowy, można powiedzieć, motorzajle, konstrukcji, gdzie łączy się elementy